Tym razem drugą stronę. Marcin Filipczak przed Galą Fan 35. Witam serdecznie. Witam wszystkich. Adam Kowalski powiedział, że no, przy jego gabarytach i warunkach fizycznych ma na myśli długość swojej szyi. Gilotyna nie jest opcją, która wchodzi w rachubę. Nigdy nic nie wiadomo. Ja mam chodę przez ramiona, a ta ręka może tam gdzieś wejść. Widziałeś walki Adama w fanie, na pewno nie jedną i nie dwie. Spodziewasz się, że ta walka potrwa pełen dystans? No, to na wszystko się okaże, tak? Jak to mówią, nie ma niepokonanych, to są źle trafieni. Jak dobrze trafię, no to usiądzie i go dobije, tak? Lub w parterze, no go skończy jakoś. To nigdy nic nie wiadomo, tak? Walka ma różne scenariusze, no ale jestem pewny swego i do pozwycięstwo. Czy ta walka z Marcinem Wójcikiem Adama Kowalskiego to jest materiał, z którego najwięcej wynieśliście? Jako team najwięcej błędów łapaliście Adama, czy nie? Czy walki poprzednie też pokazywały, gdzie są jakieś luki? Znaczy, no głównie nas, to była najdłuższego walka i najbardziej ją analizowaliśmy. No i tam właśnie zauważyliśmy najwięcej jego błędów, tak? Czy były jakieś specjalne przygotowania pod Adama z tej okazji? No bo jest to dla Ciebie najtrudniejsze wyzwanie. To jest taka walka z serii, że możesz, ale nie musisz. I jeżeli tutaj nie uda Ci się w tym momencie wygrać, nic Ci nie stanie. Natomiast wiadomo, że jesteś charakterny i rękę chcesz mieć w górze. I nawiązując do tego, czy były specjalne jakieś triki, myki robione pod Adama? Znaczy, no wiadomo, jest niższy, tak? Będzie musiał skracać dystans, więc no to było to pilnowane najbardziej. Teraz już będę uważał na obalenie, tak? Z Rafałem na to nie musiałem uważać, nie spodziewałem się, że Rafał będzie wszedł po obalenie, tak? Czy miał 9 walk, czy 10, nigdy nie wszedł w nogi, tak? To akurat mnie zaskoczył, tu już wiem, że po wymianach już przeciwnik może uciekać w ten parter i się tego będę spodziewał. No i było tak, przygotowywanie, no jest niższy, no będę chciał to wykorzystać, swoje długie ręce, długie nogi, kolana mocne i jeszcze parę tam asortymentów. Rozmawialiśmy z Adamem Kowalskim o ewentualnym, o jego, nie ewentualnym, no też musiał zrobić wagę, o robieniu wagi, więc może też Ciebie o to dopytamy. Jak to wyglądało w Twoim przypadku, bo tak jak tutaj słusznie kolega z innego portalu konkurencyjnego zauważył, nie zawsze dopytuje się za wagi zawodników z Waszych kategorii o te sprawy. Znaczy ja jestem naturalnym półciężkim, tak? Na co dzień ważę tam około 100 kg, zbijam sobie dietą, mam dobrego dietetyka. Nie robimy hydroli, sauny, wanien i tego typu. Więc jest wszystko dobrze. Skoro tak, to jeszcze też dopytamy, bo tutaj mówimy o tych wszystkich wadach i jakichś ewentualnych gdzieś niedociągnięciach Adama Kowalskiego, ale też może zapytałbym Ciebie, bo Ty myślisz ten pojedynek, gdybyś tak sobie miał gdzieś tam mocno go wyobrazić, to jak byś chciał, żeby przebiegał? Trzymanie dystansu i go knockout, tak? Będzie. Do tego będę dążył. Jeżeli pójdzie w parter, no to wybronić, być z góry i bić, tak? Bić, żeby ubić, żeby wygrać. Wiesz, że tutaj wielu Twoich kolegów mówi, że nawet dwa bonusy chciałaby za tą galę dostać. U Ciebie też takie ambicje występują? Znaczy, no i ja walczę po to, żeby wygrać, tak? Jak się trafi bonus, no to super. Jak nie będzie tego bonusu, no to nic się szkodzi. Walczysz, przyjeżdżasz, czy w zasadzie przyjechałeś, to się mówi, do Paszczy Lwa. Czy to, że publika będzie za Adamem i będzie jej zdecydowanie więcej, to dla Ciebie jest lepiej, bo są zawodnicy, którzy jednak lubią uciszać publiczność i potem pokazywać tylko gest uciszania. Natomiast jak jest u Ciebie? Czy wolałbyś jednak mieć tych kibiców za sobą w większej liczbie, tak jak będzie to w przypadku Adama? Czy już miałem taką jedną walkę, tak? Gdzie kibice z trybun nie za bardzo mi dopingowali i wtedy udało mi się wszystko wygrać i ich właśnie uciszyć, tak? Więc widzę tutaj na powtórkę. Tak, zapytam Cię z ciekawości o Struda. Miałeś okazję trochę o Strud już poznać? Czy jestem tu od wczoraj, no, tam zwiedziłem, tak? Ale jeszcze na razie się na tym nie skupiam. Skupiam się na jutrzejszym celu, na zwycięstwie. Poczekamy na tę walkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.